Nie będzie serduszek na Walentynki, chociaż to odcinek, który startuje w okolicach 14 lutego. No niestety, kontynuując moje arcysteptyczne podejście do święta zakochanych, w tym roku też nie uświadczysz tu rozkminek o miłości. Wręcz przeciwnie, dziś na tapet biorę agonię uczuć, decyzję o rozstaniu i parę pokrewnych okoliczności. Ciao, tu Bogusia. Witaj w 26. odcinku kryzysu wieku średniego. Podcastu o dojrzałości, kobiecości w drugiej połowie życia, ciele i relacjach. To, że związki mają ograniczony czas przydatności już sobie ustaliliśmy. Mam nadzieję, że pamiętasz odcinek 14. Jeżeli nie, to zajrzyj tam koniecznie. Nie bronię Ci oczywiście mieć innego zdania, ale ja swojego nie zmienię. Skoro zatem to mamy wyjaśnione, czy nie powinno się stać standardem trenowanie rozstań, planowanie rozwodów, praktykowanie zerwań, bardzo by mi taki trening pomógł w czasie, kiedy sama podejmowałam umówmy się jedną z najtrudniejszych życiowych decyzji, bo jesteśmy kulturowo zaprogramowani na trzymanie się siebie nawzajem zębami i pazurami. Kultywujemy to delulu pod tytułem na zawsze i póki śmierć nas nie rozłączy. A że podstępnych wydarzeń i pułapek na wspólnej drodze będzie masa, to chyba nikogo nie muszę nadmiernie przekonywać. I tu dygresja. Wiem, wiem, istnieją udane związki, które trwają wbrew z mojemu sarkastycznemu poglądowi. I wspaniale brawa dla Was, naprawdę. Celebrujcie i obnoście się z tym, jednak nie tylko chwalcie się starzem, ale też sposobami, jakie ten status utrzymują. To znaczy poproszę o komunikowanie tego jak, a nie tylko tego że, bo jestem więcej niż pewna, że za szczęśliwym pożyciem stoi coś więcej niż tylko wiara i szczęście. No dobrze, ale ten odcinek kryzysu nie będzie o tym, jak relację utrzymać w dobrej kondycji. Nie będzie nawet o tym, jak ją utrzymać. I to są dwie różne rzeczy, mam nadzieję, że to rozumiesz. Druga jest dużo łatwiejsza i niestety bardziej powszechna. Jest opcja na odcinek o tym, ale kiedy indziej. Dziś chcę, korzystając jak zwykle z własnego doświadczenia, przeanalizować kroki, które służą dobrym rozstaniom. Tak, tak, będą kroki, ale to później. Zacznijmy więc od tej niepopularnej opinii, że są dobre rozstania i naprawdę nie mam na myśli tych przemocowych czy dysfunkcyjnych związków, gdzie jedna strona opuszcza układ dla ratowania siebie czy ratowania bliskich. Mówię o relacjach, które z pozoru, tak z dystansu, wydają się ok, takich, gdzie jednak w środku czuć wypalenie, gdzie kończy się uczucie, rozjeżdżają się na przykład życiowe cele albo od dłuższego czasu rządzi stagnacja i bierność. Czy to są wystarczająco dobre powody, żeby odejść? Nie wiem. Oceny moralne zostawiam filozofom, a indywidualne każdemu z was, bo wiem, że sytuacja wygląda zgoła odmiennie, jeżeli patrzy się na nią od środka, niż okiem powierzchownego obserwatora. A od środka możesz, możesz być w takim miejscu życia, kiedy będziesz mieć poczucie, że coś nie gra, że partner czy partnerka zamiast czułości i miłości zaczyna wywoływać u ciebie uczucie zniecierpliwienia, niechęci, że urocze początkowo dziwactwa stają się nie do zniesienia. Przy okazji jest takie powiedzenie, że to, co tuż po poznaniu najbardziej cię czaruje, będzie tym, co po latach wyprowadzi cię pierwsze z równowagi. I będziesz oczywiście w takim momencie szukać problemów w sobie. Może starać się jeszcze bardziej, może próbować różnych sposobów na to, żeby ożywić związek. Jeżeli jesteś tak jak ja osobą z dużym, mocnym aspektem opiekuńczym, podobno najstarsze dzieci z rodzeństwa tak mają, ja jestem siostrą dwóch młodszych braci, więc to może wszystko tłumaczyć. No więc, jeżeli będziesz taką osobą, to na 100% zaczniesz szukać środków zaradczych, będziesz projektować programy naprawcze, ciągnąć tę swoją drugą połówkę do trenerów komunikacji, terapeutów par i tym podobnych. I wspaniale, jeżeli te zabiegi przyniosą jakiś rezultat, bo wierzę, że są sytuacje, w których jedna ze stron po prostu potrzebuje bodźca, żeby się ogarnąć, żeby coś nie wiem, zrozumieć, zacząć współpracować albo współpracować lepiej. ale może być tak, że po wizycie u kolejnego specjalisty usłyszysz od swojej drugiej połówki, że ten specjalista właśnie jest debilem, że nie zna waszego życia, że nie rozumie okoliczności i że nie ma szans, żeby ten sposób nam pomógł. I wtedy Powiem Ci tak, na trochę się poddasz. Pomyślisz, okej, okay, walić to, nie mam już siły się starać. Jest jak jest, nie jest najgorzej, niech tak będzie. I właśnie znajdziesz wtedy, znajdować sobie takie sprytniutkie racjonalizacje. No bo przecież nie jest tak źle. Przecież nie pije, nie bije, pieniądze do domu przynosi. I oby tak właśnie było. No i na koniec kardynalne. Dla dobra dzieci jakoś dam radę. Ale efekt takiego podejścia, które przecież nie jest odpuszczeniem w sensie akceptowania sytuacji, tylko jest zaniechaniem, jakimś zamiataniem tematu pod dywan, nazwijmy rzeczy po imieniu. No więc takie podejście doprowadzi do powolnej atrofii relacji. To jest potwierdzone info. Zaciskanie zębów naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego poza ubytkami w szkliwie. Odmawianie sobie poczucia spełnienia w związku, trwanie w nim dla cudzysłów wyższych wartości, umniejszanie swoich potrzeb jest nie tylko szkodliwe dla nas samych, ale także dla naszego partnera czy partnerki, a rykoszetem oczywiście obrywają także dzieci, jeżeli je mamy. Chciałabym, żebyśmy raz na zawsze skończyli z tą narracją, w której dla dobra pociech, bo dzieci jeszcze małe, bo nasz nastolatek jest w trudnym momencie zmiany szkoły, na przykład czy egzaminów, no cokolwiek, powodami można sypać do woli, żebyśmy skończyli z udowadnianiem sobie, że rodzina musi być całością, bo inaczej świat eksploduje. Albo że lepsza, byle jaka, zimna, wyjałowiona rodzina niż rodzina rozbita. Bogini, jak ja nienawidzę tego sformułowania, rozbita to naprawdę może być waza na zupę, a nie rodzina czy małżeństwo. Oczywiście z perspektywy miejsca, w którym jestem łatwo mi się mądrzyć, ale przecież sama tkwiłam w tym bagienku wymówek, które powstrzymywały mnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. No ale miałam to szczęście i teraz się tym podzielę, że trafiło mi się kilka rozmów z takimi zaufanymi znajomymi, którym zwierzyłam się z mojej frustracji, bo naprawdę dosyć długo, kilka lat dryfowałam w takim martwym, umierającym związku i traf chciał, że niektóre z tych osób były dziećmi rodziców rozwiedzionych. Albo właśnie nierozwiedzionych w imię dobra dziecka. I te dwie perspektywy dorosłych dzieci właśnie dały mi największą klarowność i odwagę, żeby jeszcze zawalczyć o siebie i żeby się nie bać. Swoją drogą jeszcze dziś wyślę im podziękowania za ich wkład w moje nowe życie. Czego się od nich dowiedziałam? Że po rozstaniu odetchnęły, że widywanie mamy i taty osobno nie jest największą tragedią, niezależnie od tego, czy masz 4, 10 czy 16 lat. Pod warunkiem, że nie ma tam walki i manipulacji oczywiście że te osoby, których rodzice z kolei trzymali się tradycyjnego, jedynie słusznego modelu minionej epoki, czyli kultywowali niechęć, ciche dni, niewidzialne przepychanki i co najgorsze, smutek i rezygnacje, dzieci tych osób marzyły o jakimś przecięciu sytuacji, o jakimś rozwiązaniu. Bo dla dziecka nieszczęście rodziców jest jak jakaś klątwa i za tą klątwę to dziecko czuje się odpowiedzialne. Nie jestem oczywiście psychologką, zawsze to podkreślam, więc nie będę zagłębiać się w meandry psychiki dzieci, które mają skonfliktowanych rodziców, ale jest coś na rzeczy, bo sama podobnie czułam, kiedy moi rodzice trwali w takim klinczu całymi latami. Ale, ale do brzegu, już połowa odcinka. a Ja ciągle trzymam Cię w niepewności co do tytułu, czyli jak się dobrze rozstać. I tu będzie zawód, może dla Gold digerek i takich cwanych osób, które chciałyby wiedzieć, jak wyjść na swoje finansowo porostanie. Ale mam nadzieję, że takie osoby nie słuchają po prostu tego podcastu. Nie powiem o tym, bo ten odcinek jest zupełnie czymś innym. To, co chciałabym tu przekazać, to sposób, w jaki ja zaprojektowałam i przeprowadziłam i przeszłam swoje rozstanie z mężem, z jego aktywnym udziałem oczywiście, to nie było jednostronne. I zastrzegam, że nie było w tym ani podstępu, ani manipulacji, a była za to przede wszystkim życzliwa, szczera komunikacja. Ja wiem, ktoś może teraz się żachnąć, że może trzeba było zastosować to wcześniej i uratować związek, no ale cóż, no, może trzeba było. Jeżeli mnie znasz od jakiegoś czasu, to wiesz, że twardo stąpam po ziemi. Raczej trudno mnie przekonać do wiary w pozytywne myślenie, siłę przyciągania i inne modne ostatnio metody doskonalenia życia. Jednak wykorzystałam trochę w sumie nieświadomie techniki wizualizacji i manifestacji, żeby przeprowadzić swoją własną separację od męża w taki sposób, którego bym nie żałowała ani na poziomie emocjonalnym, ani na poziomie psychicznym. To oczywiście wygląda lekko i spokojnie w wykonaniu takiej Gwyneth Paltrow, która 10 lat temu ogłaszała Son* Kapling z Chrisem Martinem, ale o tym przykładzie jeszcze za momencik. No niestety, kiedy toniesz w głównie niepewności, czy to jest w ogóle słuszna decyzja, niepewności jak zareaguje druga strona, lęku jak sobie poradzisz w przyszłości i jak to dotknie członków rodziny, to naprawdę bardzo trudno jest zachować balans, trzeźwe myślenie i spokój, co nie znaczy, że się nie da. Dodam jeszcze, że moment, kiedy osiągasz pewność, co robić, jest niesamowicie wyzwalający i daje solidnego kopa do działania. I na tej fali warto właśnie zacząć planować, co będzie się działo przez kolejne tygodnie i miesiące. Wrócę więc do terminu świadomego rozstania, czyli tego, jak rozstali się Paltrow i Martin. Jest to taka koncepcja oparta na idei, że możliwe jest zakończenie związku w sposób zdrowy i konstruktywny, nie raniący stron bo zamiast koncentrować się na winie, na gniewie czy na konflikcie, ten conscious uncoupling podkreśla znaczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i właśnie kultywuje dobrą komunikację. Chodzi w nim o to, żeby rozstanie było procesem, który pozwoli obu stronom na dalszy wzrost, na rozwój osobisty, a nie będzie tylko jakimś bolesnym etapem kończącym wspólne życie. Ten koncept stworzyła kołczka i autorka Catherine Woodward-Thomas. Jeżeli masz ochotę, to zajrzyj na jej stronę albo przeczytaj jej książkę. Ja wrzucę w opis odcinka linki do tych miejsc. U mnie pierwszym i najważniejszym założeniem było uznanie, że to moje 24-letnie małżeństwo było dobre, po prostu dobre, że połączyła nas miłość, przeżyliśmy razem wiele naprawdę wspaniałych chwil, których nie chcę wymazać ani zapomnieć. Przy bolesnych rozstaniach ludzie mają niestety tendencję wypierania wszystkiego, żałowania podjętych kiedyś decyzji i obarczają negatywnymi emocjami całość doświadczenia z drugą osobą. A przecież w większości przypadków to nie jest prawda. Ja sama pamiętam, jak płakałam, no dobra, może nie płakałam, ale miałam naprawdę łzy, wzruszenia w oczach, kiedy przypomniałam sobie to, co nas połączyło. Jak dobrze i bezpiecznie czułam się w tej relacji, ile tam w ogóle było wzajemnej miłości. Zaprzeczanie temu teraz oznaczałoby właściwie unieważnienie połowy mojego życia dokładnie połowy. Czy chciałabym mieć wyrwę w życiorysie i przyznać, że straciłam 24 lata i poniosłam sromotną życiową porażkę? No przecież nie. No ale w ogóle patrząc na chłodno. Przecież tak nie było, było dobrze wypaliło się, formuła się wyczerpała i tyle trzeba iść dalej, trzeba to zaakceptować. Druga rzecz, którą zrobiłam, to zapytałam siebie, jak chciałabym funkcjonować w tym, co zostanie po naszym związku. I tu oczywiście można sobie idealistycznie projektować przyjazne stosunki, patchworkowe rodziny, takie, wiesz, z magazynów. Szczęśliwe dzieci, które korzystają na tym, że ich wioska się powiększa, no bo im większa wioska, tym więcej miłości i troski. A przecież z drugiej strony, też jest człowiek, który w jakimś momencie zostanie postawiony przed faktem dokonanym, przed informacją, której się pewnie nie spodziewał. A jeśli nawet to usłyszenie odchodzę od Ciebie, opuszczam cię, no jest poważnym ciosem w ego. Wrzucamy granat w miejsce, gdzie nie mamy żadnej kontroli nad obszarem i wielkością zniszczeń, już stosując takie wojenne metafory. Natomiast zwizualizowanie sobie takiego stanu optymalnego, najlepiej dokładne spisanie go, to jest potężny bodziec dla mózgu, który pomaga zachować orientację na cel. Kiedy zgodnie z koncepcją Conscious coupling ten cel jest pozytywny i jakoś tam wspierający dla obu stron, pozostaje nam empatycznie realizować go krok po kroku. Oczywiście wspólnie. U mnie było to założenie, że skoro, patrz punkt pierwszy, szanuję naszą wspólną przeszłość i wiem, że zawsze już będziemy rodziną, bo przecież mamy wspólne dzieci, to chcę utrzymywać życzliwe, a na początku przynajmniej neutralne relacje z moim byłym. Obrzucanie się błotem, konflikt, agresja, zamykanie się naprawdę nie doprowadzą mnie tam, gdzie chcę być. No i są totalnie kiepską podwaliną pod samodzielne życie, nie mówiąc o tym, ile stresu generują dla otoczenia i dla, nawet dla naszych dzieci. Jasne, jasne, ja wiem, że ciężko oczekiwać, że rozstaniemy się w przyjaźni i natychmiastowej pełnej akceptacji tej de decyzji, która została bądź co bądź podjęta tylko przez jedną stronę. Trzeba się przygotować i na wyparcie i na złość i na gniew, no i na smutek oczywiście. Pojawiają się też dodatkowe pytania: jak ułożyć kwestię opieki nad dziećmi albo nad dzieckiem, jak zakomunikować to znajomym rodzinie, jak rozwiązać kwestie prawne, majątkowe i tak żadna z tych rzeczy nie jest łatwa, ale zapewniam cię, że w konflikcie i zwarciu byłoby to super trudne albo nawet niemożliwe bez ingerencji jakichś zewnętrznych instytucji. I ponieważ sprawdziłam to na własnej skórze i na własnej podstawowej komórce społecznej, to mogę Cię zapewnić, że spisanie tego wszystkiego bardzo pomaga. Także pisemna komunikacja z wkrótce byłym partnerem, nie po to, żeby się z nim nie konfrontować, tylko żeby klarownie się wypowiedzieć. Wiadomo, że potem potrzebna jest rozmowa i doprecyzowanie wszystkich drobnych szczegółów, które wychodzą po drodze. Ale u mnie w emocjach trudno jest o jasność myślenia. Niestety tyle o sobie wiem. Znam siebie na tyle, żeby wiedzieć, że połowa rzeczy po prostu wyleciałaby mi z głowy a druga połowa zginęłaby w szlochu, no Boże się rozklejam w takich sytuacjach, to jest pewnik. W tej komunikacji super istotne jest, żeby przedstawić drugiej osobie swoją wizję kolejnego etapu życia, która będzie korzystna jednak dla obu stron, bo naprawdę bycie w związku nie jest wartością samą w sobie. Odkrycie, że osobno możemy być dla siebie lepsi, zdejmuje z ramion przeogromny ciężar, bo po latach trzymania się za gardło nagle możemy przypomnieć sobie dlaczego się lubiliśmy, co było w nas fajne oraz sobie tak naprawdę zaintrygowało. To ma też związek z oczekiwaniami. Jeśli jest ich dużo, a w związku są non stop, to skupiamy się na tym czego nie dostajemy, a nie na, ty na tym co mamy kiedy oczekiwania są obniżone albo zniwelowane, okazuje się, że jesteśmy nadal tymi fajnymi ludźmi sprzed lat, którzy mogą sobie jeszcze dużo zaoferować, ale już bez presji, bez obowiązku. Ale to w zasadzie logistyka. To, o czym radzę pamiętać ponad wszystko, to godność drugiej osoby. Wydaje mi się, że rozstania przebiegają zwykle tak źle, bo opuszczani partnerzy zmagają się z obniżonym poczuciem własnej wartości, z szokiem, z brakiem, z pustką. Jeśli do rozstań podejdziemy z szacunkiem i po partnersku, to jesteśmy w stanie przejść przez ten proces spokojniej no i na pewno efektywniej. Może nie z uśmiechem na ustach, ale przynajmniej bez rwania włosów z głowy. Jeżeli te wszystkie argumenty nadal cię nie przekonują, albo dalej masz w sobie lęk przed podjęciem takiego kroku, no to mam na deser jeszcze jedną gratyfikację. Gotowa? Gotowy? Jeżeli wykorzystasz te moje sposoby i przeprowadzisz rozstanie, Taki właśnie rozsądny, pełen szacunku i dobrze skomunikowany sposób, to zapewniam Cię, że znajomi, ci bliżsi, ci dalsi będą mówić o was z podziwem, stawiając jako wzór cywilizowanej ekspary. Naprawdę nie masz pojęcia, jak to dobrze robi, nawet temu małżonkowi, który został zaskoczony decyzją. Śmieje się trochę, ale dla nas też to jest turbosatysfakcja, że potrafimy ze sobą normalnie rozmawiać i współpracujemy w tematach dotyczących rodziny, a dodatkowo nasze dzieci są spokojne i w sumie chyba szczęśliwe. Na jakimś poziomie ciągle troszczymy się o siebie, no bo przecież jesteśmy ciągle rodziną. I takim pozytywnym akcentem chciałabym Cię pożegnać w tym odcinku. Zachęcam oczywiście do subskrybowania podcastu, co by nie przeoczyć kolejnych kawałków kryzysu. Mini rozkwinki i zajawki nowych tematów oczywiście znajdziesz na Instagramie, a bardziej prowokacyjne filmy na TikToku, tam jest zawsze trochę weselej. Transkrypcję tego odcinka znajdziesz na blogu, tym razem na YouTubie nie ma wersji wideo, no bo technika mnie pokonała i postanowiłam z tego zrezygnować. Mam nadzieję, że do wybaczenia. Zobaczyć się możemy na socialach. Jeżeli masz na myśli jakiś temat z Departamentu Dojrzałości i Związków i chciałabyś, chciałbyś, żebym go poruszyła w podcaście, to pisz na maila. Wszystkie linki i adresy znajdziesz w opisie odcinka, jak zawsze. Moich kochanych ultrasów zapraszam na podcastową zrzutkę lub na wspólną kawę z By Coffee, link będzie też w opisie, oraz do zostawienia recenzji kryzysu na Spotify'u na przykład. Będę bardzo, bardzo za to wdzięczna. Z góry dziękuję za całe wsparcie. Zapraszam na kolejny odcinek, może za miesiąc, może troszkę szybciej, może troszkę dłużej. Zobaczymy jak to pójdzie. Ściskam Cię mocno i oby do wiosny. Ciao!